Chcesz więcej ciekawostek o piłce? Pobierz apkę fangol.pl. Na początku marca tego roku w meczu ligowym pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt padł rezultat 1-0. Zwycięstwo Dumy Katalonii stało się faktem za sprawą jedynego gola, który padł po pięknym strzale Leo Messiego z rzutu wolnego. Jak się potem okazało, było to już 600. trafienie genialnego Argentyńczyka, co ośmieliło niektórych jego fanów do stwierdzenia, iż jest on najskuteczniejszym piłkarzem w historii futbolu. Przed pięciokrotnym zdobywcą złotej piłki jeszcze co najmniej kilka lat grania, więc niewykluczone, że kiedyś rzeczywiście będzie mógł powiedzieć o sobie, że nikt nie trafił do siatki rywali częściej od niego. W tym jednak momencie Leo nie ma ku temu podstaw. W przeszłości po Zielonej Murawie biegali bowiem zawodnicy, którzy w swojej karierze strzelali zdecydowanie częściej od Messiego. I to właśnie im zamierzamy się dzisiaj baczniej przyjrzeć, biorąc pod uwagę jedynie gole zdobywane przez naszych bohaterów w oficjalnych spotkaniach. Gerd Müller. Gdyby Jan Tomaszewski miał wymienić napastnika, który najczęściej śni mu się po nocach, byłby to zapewne właśnie Niemiec. To właśnie on zdobył jedyną bramkę w pamiętnym meczu na wodzie, kiedy w półfinale Mistrzostw Świata 1974 Polacy grali z reprezentacją RFN. Nie tylko jednak świetnego przed laty golkipera mają prawo dręczyć koszmary z Müllerem w roli głównej. W swojej karierze kilkaset razy wpisywał się na listę strzelców, pokonując najlepszych fachowców w odbijaniu futbolówki po uderzeniach przeciwników. Związany przez większość swojej kariery z Bayernem Monachium, atakujący potrafił strzelać niezwykle kąśliwie, dlatego tak trudno było wyjść zwycięsko z pojedynku przeciwko niemu. Co prawda Gerd nie jest najskuteczniejszym futbolistą w historii reprezentacji Niemiec, gdyż to miano przysługuje Miroslavowi Klose, ale i tak 68 goli jego autorstwa robi wrażenie. Tym bardziej, że sędziwy dziś Müller potrzebował do ich zdobycia zaledwie 62 spotkań. Ferenc Puszkasz. O tym, że węgierski superstrzelec był specjalistą w zdobywaniu efektownych goli, przekonujemy się już prawie od dekady, kiedy podczas gali wręczenia złotej piłki FIFA przyznawana jest także nagroda Puszkasza dla zdobywcy najpiękniejszej bramki w danym roku. Nie bez przyczyny władze Międzynarodowej Organizacji Piłkarskiej postanowiły w ten sposób wyróżnić właśnie genialnego napastnika, kojarzonego przede wszystkim jako lidera swojej reprezentacji oraz wielkiego w latach 60. ubiegłego wieku Realu Madryt. Choć zarówno w kadrze naszych bratanków, jak i w szeregach królewskich w czasach Puszkasza nie brakowało wielkich gwiazd, to on zawsze był tą, która świeciła najjaśniej. Gdyby nie Ferenc, Węgry nie zostałyby pewnie mistrzem olimpijskim w 1952 i wicemistrzem świata dwa lata później. Real zaś nie byłby w stanie tak bardzo zdominować europejskich rozgrywek, gdyby nie skuteczność bombardiera nazywanego galopującym majorem z racji stopnia, który zdążył uzyskać w węgierskiej armii. Pele. Przez miliony kibiców z całego świata uważany za najlepszego zawodnika w historii futbolu i to nie tylko ze względu, że jako jedyny zostawał aż 3 razy czempionem globu. O klasie Brazylijczyka świadczy również liczba bramek zdobytych przez niego. Znakomitą większość z nich zanotował w czasach gry dla swego ukochanego Santosu, którego władze, wiedząc jak wielki diament posiadają w swych szeregach, latami nie pozwalały mu wyjechać z ojczyzny. Stało się to dopiero u schyłku kariery Pelego z piłką nożną, kiedy w latach 70. XX wieku poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie występował w klubie New York Cosmos. Do dziś jednak kojarzony jest przede wszystkim z macierzystym Santosem i reprezentacją Brazylii. W zespole narodowym natomiast swój debiut odnotował również nie będąc jeszcze pełnoletnim. Nie przeszkodziło mu to jednak w wygraniu pierwszego mundialu z jego udziałem, który miał miejsce w 1958 roku w Szwecji. Romario. Brazylijczyk znany jest ze skłonności do wyolbrzymiania liczby zdobytych przez siebie bramek. Według jego obliczeń zdobył on przynajmniej 1000 bramek. I może rzeczywiście miało to miejsce, ale wtedy musielibyśmy wziąć pod uwagę dosłownie wszystkie mecze w wykonaniu Mistrza Świata z 1994 roku. Statystycy nie uznają jednak osiągnięć Romario z czasów, kiedy grał na przykład jeszcze w zespołach juniorskich, dlatego oficjalnie jego licznik goli stanął na i tak imponującej liczbie. 772 bramki dają byłemu graczowi m.in. Barcelony zaszczytne drugie miejsce w rankingu najskuteczniejszych strzelców wszechczasów.
Znakomity przed laty snajper niemal do końca swojej bogatej kariery był niesłychanie groźny pod bramką rywala, co pozwoliło mu zostać królem strzelców Ligi Brazylijskiej nawet w wieku 39 lat. W formie ciekawostki warto wspomnieć, iż Romario lubi podkreślać w wywiadach, że zanim zdobył w swoim mniemaniu 1000 bramek, wcześniej zdążył uwieść i przespać się z taką samą liczbą kobiet. Oto pies na bawy! Jeśli byłaby to prawda, musielibyśmy przyznać, że skutecznością w podrywaniu przedstawicielek płci pięknej 52-latek imponuje nam nawet bardziej niż dawną lekkością w kierowaniu futbolówki do bramki przeciwnika. Znając jednak jego skłonność do konfabulacji, podchodzimy do słów ikony południowoamerykańskiego futbolu z przymrużeniem oka i uśmiechem na ustach. Josef Bican. Najskuteczniejszy piłkarz w historii futbolu urodził się 25 września 1913 roku w Wiedniu, ale reprezentacja Austrii nie była jedyną, której koszulkę przywdziewał w trakcie swojej kariery. Bican grał również w kadrze narodowej nieistniejącej już Czechosłowacji, ponieważ właśnie stamtąd pochodzili jego rodzice. Choć Józef występował w kadrach narodowych dwóch państw, z żadną z nich nie osiągnął niczego wielkiego. Za największy sukces w karierze tego zawodnika, jeśli chodzi o mecze międzypaństwowe, uznać można występ z drużyną Austrii w finałach Mistrzostw Świata w 1934 roku, podczas których rozegrał 4 spotkania i zdobył w nich 1 bramkę. Zdecydowanie lepiej Bicanowi szło w klubach, a tych reprezentował całkiem sporo. Najbardziej kojarzony jest jednak ze Slawią Praga. W zespole tym spędził 11 lat, strzelając w tym samym czasie aż 534 gole w 274 spotkaniach. Będąc graczem ekipy ze stolicy naszych południowych sąsiadów, legendarny gracz trzykrotnie zostawał królem strzelców czechosłowackiej ekstraklasy. Tytuł ten legendarny napastnik zdobył również w barwach FC Witkowice. Najskuteczniejszym strzelcem sezonu Bican zostawał także 6 razy w lidze czesko-morawskiej i raz w austriackiej. Legenda głosi, że gdyby zliczyć wszystkie mecze, w których wystąpił zmarły w 2001 roku piłkarz, a zatem także te nieoficjalne, mógłby on pochwalić się nawet 5000 goli na swoim koncie. Jeżeli podobał Ci się nasz film, w ramach uznania dla naszej pracy zostaw pod nim łapkę w górę i komentarz. Nie zaszkodzi także zasubskrybowanie kanału Fangola, do czego oczywiście zachęcamy. Dzięki temu będziesz mógł być zawsze na bieżąco z filmami, które właśnie dla Ciebie przygotowujemy i które już niedługo będą miały swoją premierę. Tekst opracował Adrian Kowalczyk z fangol.pl. Czytał Jakub Rutka.